Panie, najemnicy tej nocy nas zaatakowali. Przyszli po kamienie umiskujące, ale nie udało im się zabrać kamieni umiskujących. Co z waszym dowódcą? Nie żyje. Dorim? Skąd się tu wziąłeś? Zabiłem wieczorem strażnika na przesłuchaniu i uciekłem. Czego chcieli się dowiedzieć? Później ci to powiem. Teraz mam ci coś ważniejszego do przekazania. Co takiego? Usłyszałem przez przypadek rozmowę Torusa z jakimś strażnikiem. Usłyszałem, że Gomez ma dostać za 5 dni spore zapasy broni za bariery i nas zaatakować. Zaproponujesz? Powinniśmy zaatakować stary obóz. Nie, to zbyt ryzykowne. Musimy zaryzykować! Nie zgadzam się. Wolisz czekać, aż jego ludzie przyjdą cię zabić? Dobrze, zgadzam się. Ale ilu nas ma tam ruszyć? Ruszymy wszyscy, a zaatakujemy z dwóch stron. Kiedy? Jak najszybciej. Kto zajmie się przygotowaniem naszych oddziałów? Ja wszystko przygotuję. Wyruszymy jutro rano. A więc widzimy się nad ranem. Masz wszystkie kamienie ogniskujące? Niestety nie. Brakuje jednego kamienia. Sam go zdobędę. A teraz ruszam do świątyni Śniącego przygotować się do zniszczenia kamieni ogniskujących. Panie, w naszym kierunku zmierza armia najemników. Powiedz Torusowi, żeby natychmiast wysłał strażników do walki. Tak jest. Co to za miejsce? To świątynia Śniącego.
Tylko w tym miejscu można zniszczyć kamienie ogniskujące. A ja wiem, że ty masz ostatni kamień i bez walki go nie oddasz. Walcz, skurwysynu!